Halo, halo, cześć moi kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Symulator Straży Pożarnej 2017 i na samym początku chciałem wam bardzo gorąco podziękować za wszystkie wyświetlenia oraz za wszystkie łapki w górę. Widzę, że seria się przyjęła na moim kanale, więc jestem z tego powodu bardzo zadowolony, gdyż jak coś się robi i sprawia to komuś przyjemność, to chce się to robić jeszcze lepiej. Ok, mamy tutaj kolejne zlecenie, tym razem mały pożar. To pojedźmy sobie jako dowódca zespołu. Start. Achtung, Brandschutz. Którym to jedziemy? Einsatz für TLF-2. Dobra, tu jest TLF-2. Cyk, wsiadamy jako kierowca, czy jako pasażer. Gdzie jest kierowca? Halo, kierowca, gdzie ty jesteś? Jedzie jako... Dobra, jest kierowca, ok? Szybko, schnella, schnella. Ok, jedziemy. Zauważyłem właśnie, że jak jedzie straż pożarna, czy to na sygnale, czy to na samych światłach, takich tutaj ostrzegawczych, to zawsze wszyscy inni uczestnicy ruchu włączają światła awaryjne. Nie wiem, czemu tak jest, ale tak generalnie się dzieje, jak widzicie, że właśnie większość, albo prawie wszyscy, może nie wszyscy, ale prawie wszyscy właśnie jak jedziemy, to włączają światła awaryjne. Dobra, jedziemy do małego pożaru. Mam nadzieję, że to nie jest ten sam mały pożar, co było ostatnio, czyli tam ta ławka w tym parku. Ale wszystko wskazuje na to, że to będzie ten sam pożar, tak? No tak, bo to było w tym samym miejscu. Nie, tym razem coś się poli, coś innego. Tym razem z drugiej strony. Przedtem poliło się chyba z prawej. Tak, a teraz tu mamy coś w lewej, koło kościoła coś się pali. A nie, to jest zupełnie inny rejon, dobra. Ok, jedziemy jako pasażer. Rozpoczynamy misję, wysiadamy z pojazdu. Tak, wejdź w wąż szybkiego natarcia, cyk. No, weź to. Dobra, jest wąż, idziemy. Cyk. I mamy ugasić pożar, czyli prosta sprawa. Ktoś tu koło kościoła nam zapalił kawałek żywopłotu i patrzcie, co tu się wydarzyło. Już gaszę, spokojnie. Jest mały pożar, więc szybko to opanujemy. Co, ugasił się czy nie? Coś tu się chyba jeszcze tli, także musimy to dobrze wygasić, żeby się znowu to nie rozpaliło. Chyba już by było, nie? Dobra. Idziemy odłożyć wąż, szybciutko. Cyk, odłóż wąż. Ok. No i chyba po akcji mamy. Na to by wyglądało. Dobra, pożar ugaszony. Jedziemy do remizy. Tak, teraz musimy przestrzegać sygnalizacji już. Tym bardziej, że tam policja stała. W sumie oni też by się mogli w sumie już zwijać, bo po co to mają stać, no ale za to im płacą najwidoczniej. Okej, pierwsza misja powolutku za nami, musimy dojechać do remizy, zobaczymy co będzie potem. Chciałbym spróbować coś z tą drabiną strażacką, ale nie wiem czy będzie mi w tym odcinku dane, zobaczymy. Feuerwehr, Müllen an der Rohr, cokolwiek to oznacza. Nie wiem, nie znam się na niemieckim, także nie przetłumaczę wam tego. Wiem, że tego Feuerwehr to jest straż pożarna, no i tyle. A co więcej, to nie mam pojęcia. Jedź, skręcaj, stary, skręcaj. Już chyba nasza remiza jest, z tego co się dobrze orientuje. Tak, dokładnie, stoją nasze wozy.
Kurczę, no chyba nie z tej strony parkujemy. Nie, tak, z tej strony jednak. Dobra. Pięknie tutaj nawróci nam kierowca. Ciekawe, czy da się teraz wysiąść. Nie, nie da się wysiąść. No i elegancko. Pożar został ugaszony, także policja podejrzewa podpalenie z użyciem środków ładowopalnych. Aha, no to super. Dobra, akcja zakończona. Zobaczmy, co tu w ogóle jeszcze jest w naszej tej remizie, bo tak szczerze powiedziawszy, nie znam tej remizy tak dobrze. Widzę, że tu jeszcze jest jakiś jeden budynek na wprost. Zobaczmy, co w tym budynku się znajduje. Mam nadzieję, że zdążę, zanim mi się załączy kolejna misja. Dobra, ciśniemy, ciśniemy. Są generalnie takie duże drzwi, które do czegoś prowadzą. Nie wiem do czego, ale zaraz pewnie się przekonamy. Tu jakaś portiernia, jest ok. Tu są jakieś drzwi. Czy tu można wejść? Halo? Tak, można. Tu są kolejne wozy strażackie. Ok. Gdzie tędy żeśmy przyszli? Nie, tędy? Tak, tędy. Dobra, tu mamy schody do góry. Tu mogę wejść sobie na miasto. Ej, ekstra, mogę sobie na miasto nawet wyskoczyć. No nieźle. Dobra, mogę iść do góry. Zobaczmy, co tu u góry się znajduje. Cyk. Jest jakiś ziomek. Ej, tu jest cała ta, patrzcie. Wow, tu jest cała dyspozytornia. Tu właśnie ludzie dzwonią i zamawiają. Czekajcie, wóz gaśniczy. Nie, nie, jak wóz gaśniczy, to ja bym chciał być tym. Dowódca zespołu natarcia. Tak, dowódca zespołu natarcia bym chciał być. W wozie gaśniczym LF-24. Chłopaki, lecicie czy nie? Brandschutz. LKW Brand Autobahn. Einsatz für ELW. LF24, TLF1, RTW1. Dobra, jedziemy tym dużym. Cyk, okej. Okay. Tak jak mówiłem, znajdowaliśmy się przedtem w tak zwanej dyspozytorni, gdzie jak ktoś dzwoni na przykład, że jest pożar, to tam sadzi taka babka, bo taki facet, oni po prostu wysyłają z tego miejsca jednostki straży pożarnej. Może jak będzie jeszcze okazja, to tam pójdziemy jeszcze raz. Tak jakby było trochę więcej czasu, żeby to sobie tam pooglądać, co tam ciekawego mają w tym naszym centrum powiadamiania. Patrzcie, wszyscy praktycznie mają włączone światła awaryjne. Jedziemy do pożaru na autostradzie. Z tego co widzę, jadą dwa zastępy straży pożarnej. Jeden ten duży, co my jedziemy chyba, i jeden ten mały to jest? Czy to są dwa te same? Teraz nie wiem. No jedziemy LF-24 chyba. Tak jakby jechały trzy wozy z tego co widzę. To jest LF-24, LW i TLF chyba. Dobra, powolutku dojeżdżamy do autostrady. Nie no, super, pożar na autostradzie, spoko sprawa. Ile nas tu jedzie? Jeden kierowca. Z przodu jeden, to tu w sumie już piątka chyba jedzie. Tak, jest piątka. Mi się wydaje, że jadą dwa wozy strażackie, aczkolwiek nie jestem pewien. Dobra, jesteśmy na miejscu praktycznie.
Fyj, przejechał policjanta. A, bo ci już tu są, dobra, czyli są jednak trzy wozy, okej, okay, wszystko się zgadza. A nie, jedzie trzeci, to może jest karetka albo coś? Nie, też firework, to nie wiem. Dobra, jest cała ekipa, wysiadamy, cyk. Jest grubsza sprawa, jakieś tutaj węże chłopaki rozkładają. Dobra, czekamy na instrukcję, zobaczmy co tu się wydarzy. Ej, chłopaki, jestem gotowy, coś mogę robić czy nie? Halo. Dobra, ten tu rozkłada jakiś wąż. Dobra, wszystkie węże zostały chyba podłączone. Idź do wytwornicy piany. O, to jest ekstra. Czekajcie, weźmy wytwornicy piany. To jest to? Dobra, jest wytwornica piany, ok. Koniec węża C, do gdziekolwiek to jest. Nie wiem, co to jest chyba to. Dobra, okej, okay. I co mamy gasić? Ale ekstra, ej, kurde, super. Wow, ale pianą się gasi, patrzcie jak ładnie ekstra. Nie no, zarąbiście. Gasimy, gasimy, spokojnie. Trochę na pewno tutaj zetrwa ten pożar. Zanim go ugasimy. Ale się kopcie i patrzcie, masakra. Tu gaszę, gaszę, a tutaj dalej się pali. Ciekawe jak to wygląda z takiej pozycji, ej. Też fajnie. Mamy maskę założoną. Dobra, pożar został ugaszony. Idź do końca węża C, czyli do tej, do tego. No to jest ten, co mam zrobić? Aha, dobra, odłóż wytwornicę, nie. Usuń koniec węża. Chwila, coś jest nie tak. Wytwornica piany odłóż. Nie, ja chcę po prostu to odłączyć. Usuń koniec węża C. No dobra, ale jak to mam zrobić, skoro on mi nie pozwala? Może to trzeba odłożyć wpierw? Aha, usuń koniec węża C, ok. Upuścić go, dobra. Nie rozumiem. Dobra, mamy ten wąż. No jest. Idź na pozycję. Ciekawe, gdzie mam iść na pozycję. A, ci już to zbierają. No dobra, gdzie jest moja pozycja? Halo.
Chyba, że to mam schować, nie wiem. Idź na pozycję, ale where? Użyj kosz do przenosin węża. No to chyba jest kosz. Ale jak to się używa, to ja nie wiem. Może tak i teraz na ten kosz? No i serio, nie rozumiem tego. Nie wiem, jak to się używa. Użyj kosza, ale jakiego kosza mam użyć? To jest bęben. A gdzie jest kosz? Wydaje mi się, że to jest to, co tutaj leży, ale nie wiem, jak tego użyć po prostu. Jakby wąż był w koszu już. Usuń koniec węża. Koniec węża. Odłóż koniec węża. O co tu chodzi? Ja pierdziu, nie wiem. Nie mam pojęcia, powiedzcie mi. Powiedzcie mi, co to trzeba zrobić, bo ja nie wiem. No, tu jest koniec węża, no dobra, ale co? Nie wiem, czekajcie, przełączymy się na jakiegoś innego, zobaczymy, jak to inny zrobi, bo nie mam pojęcia. No zwinął to, a nie jak on to zwinął, ty. Nie wiem, nie mam pojęcia, co tam trzeba było zrobić po prostu. Dobra, akcja zakończona została powodzeniem, także... Pożar mamy na autostradzie ugaszony. I wracamy sobie do naszej remizy. Ale fajna akcja, ta akcja mi się strasznie podobała, wam powiem. Coś nowego było, użyliśmy piany gaśniczej. Także jest ekstra. Ciekawe, gdzie tu jest następny zjazd. Czy będziemy się znowu wracać z powrotem, czy jakoś to objedziemy? Dobre pytanie. Siema opty, co tam słychać? Już po akcji, nie? No. A jest gites.
Dobra, jest chyba jakiś zjazd. Zobaczmy, czy na tym zjeździe będziemy zjeżdżać. To niekoniecznie jest zjazd, no ale dobra. I tu można było się wrócić spokojnie, kurde, tam sobie tak nawrócił. Spokojnie byśmy dojechali do tego, do naszej jednostki. Chyba, że tu gdzieś jest bliżej, ale to zaraz zobaczymy. Dobra, jest zjazd autostrady. Co oni tak dziwnie zjeżdżają, patrzcie. Jakoś tak niepłynnie jadą. Nawigacja, żeby kogoś zrozumieć. No okej, okay, spoko. Dobra. Gdzie ta nasza remiza się znajduje? Nie wiem, nie mam teraz kompletnie pojęcia. Czy jesteśmy daleko, czy też nie, ale... Skoro jesteśmy w mieście, więc myślę, że już niedaleko jesteśmy naszej remizy. Dowódca sekcji wodnej, ekstra. Same czerwone światła, no. Ja mam czasami wrażenie, że oni zawsze jeżdżą jakimiś takimi najdłuższymi drogami, że nie najkrótszą, tylko zawsze jakoś tak naokoło. Tu chyba już jest nasza remiza, z tego co widzę, po lewej stronie. Tak, dokładnie. Widać nasze już tutaj drzwi. Dokładnie, bramy wjazdowe. Dobra, jesteśmy na miejscu. Tak więc, moi kanie, w tym odcinku by to było na tyle. Mamy 20 minut, tak więc myślę, że na dzisiaj wystarczy. Jeśli Wam się podobało, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie, aby mój kanał subskrybować. Pamiętajcie także o moim Facebooku i Instagramie. No i cóż, napiszcie w komentarzach, jak się Wam podoba i czy chcecie, bym serię kontynuował. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, do usłyszenia. Hejos!